Siemano ludzie, sobie z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Karne Challenge. No i dzisiaj pobawimy się meczem Polska-Słowenia, czyli eliminację do Mistrzostw Europy. No wiadomo, że w tym meczu karnych nie będzie, ale w tej serii oczywiście chodzi o zabawę. No jeżeli ktoś jest nowy, to fajnie jakbyście zasubskrybowali kanał, a jeżeli chcecie kolejne odcinki z tej serii, to piszcie w komentarzu, kto ma grać, kim mam grać, chociaż no ustaliłem, że w tym sezonie będę grał drużynami, które grają na wyjeździe, ale jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to oczywiście będę grał reprezentacją Polski. I to bez różnicy, czy oni będą grali u siebie, czy na wyjeździe. Także reprezentacja Polski po prostu nie bierze udziału w tym, co wymyśliłem sobie wcześniej. Także dzisiaj gram reprezentacją Polski. No zostawcie też łapeczkę w górę. I w dzisiejszym odcinku nie będę otwierał saszetę. Tak, tylko będę otwierał paczki z FIFA, także słuchajcie, lecimy. No i pierwszy będzie strzelał oczywiście Robert Lewandowski, Krychowy, jak Piątek, Klich i tak dalej, i tak dalej. Aha, no i zapomniałem powiedzieć, jak będę otwierał w ogóle te paczki. Za każdego strzelonego karnego oczywiście paczka. No i tyle. A jeżeli ogólnie wygram karne, to otworzę sobie dodatkowo jeszcze jedną paczkę. No więc dobra, słuchajcie, lecimy i zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Także pierwszy strzela Robert Lewandowski. Czy uda mu się strzelić? I mamy jedną paczuszkę. Robert Lewandowski pięknie tutaj strzela. Oblak rzucił się i teraz czy Szczęsny? Szczęsny pięknie broni. A co tak szybko to skasowali? No dobra, lecimy dalej. Krychowiak. Czy Krychowiak... Ujujujujuj, ole zaszalał. I mamy drugą paczkę. Czy Szczęsny? Szczęsny. Tu już widać, gdzie będzie strzelał, więc no pięknie to broni. Piątek. Krzysztof Piątek poluje na trzecią paczkę. I... bramkarz broni. Oczywiście nie tracę paczki, bo tak nie ustaliłem. Więc mamy na razie dwie paczki, coś słabo. Więc lecimy dalej. I teraz uwaga, Klich. Klich, czy strzeli to? No i jest trzecia paczka. No i koniec, bo wygrałem trzy paczki, plus dodatkowo za to, że wygrałem, więc będą cztery. Ja tam sobie zaraz wybiorę jakieś paczuszki i zobaczymy, czy w ogóle coś ciekawego uda mi się trafić. No oblak tutaj otarł sobie łzy. Zobaczmy sobie jeszcze powtórkę ostatniego rzutu karnego. Klich strzela i cztery paczuszki w sumie dla mnie. O, ten bramkarz w ogóle rzucił się trochę wcześniej. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz do paczek. No trochę tych paczek sobie już nazbierałem. Więc dobra, lecimy i zobaczymy, czy uda mi się coś fajnego trafić. Mam nadzieję, że tak. Jedna paczka tam jest taka nawet fajna, która mnie interesuje i zobaczymy, czy coś będzie tam w niej ciekawego, więc wchodzimy sobie oczywiście tutaj i otwieramy paczuszki. No i dobra, słuchajcie, po małym, krótkim cięciu jestem z powrotem. 11 paczek udało mi się tutaj zebrać, więc 4 sobie otworzę na tym odcinku. Mam tutaj złotą paczkę złotą, duża złota paczka premium, duża złota paczka premium, duża złota paczka premium, to samo złota paczka zawodników i złota paczka zawodników premium, ta w ogóle z Champions League fajnie wygląda. Paczka piłkarzy Electrum Premium i paczka piłkarzy Electrum Prime, no więc chyba sobie te otworzymy, więc tą zostawię na koniec, otworzymy sobie pierwszą paczkę piłkarzy Electrum Prime. I lecimy i zobaczymy, czy coś ciekawego mi wypadnie. No, mogłem trochę więcej strzelić tych karnych, no ale dobra, 4 to 4 i jedziemy. I czy tu coś będzie fajnego? Portugalia, Cristiano Ronaldo, nie środkowy obrońca FC Porto. I jest to Pepe. Pepe 84, 67 tempa. No i jest Pepe. Ok, więc lecimy teraz z paczką numer 2. A, no w ogóle jeszcze zobaczymy sobie, co tam ciekawego w paczce było. No i jeszcze jest Quaresma. I... no, w sumie nic ciekawego, także lecimy z paczką numer 2. Jestem znowu, więc otwieramy paczkę drugą. Paczka piłkarza Electrum Prime. Zobaczymy, czy to tutaj coś ciekawego będzie. W pierwszej był Pepe, a zobaczymy, co będzie tutaj. Szkoda, że to nie był Cristiano Ronaldo, więc jedziemy z tym koksem i co tutaj będzie? O, okej.
Martinez, 81 tempa, no nawet gościu szybki jest, 81, napastnik oczywiście z Argentyny, zobaczymy sobie co jeszcze jest ciekawego tutaj w tej paczce, sami piłkarze będą, Diaz z Luis Abraham, no i w sumie nic ciekawego, także lecimy z paczką numer 3. No dobra, słuchajcie, skoro lecimy tak od końca, to weźmy tą paczkę piłkarzy Electrum Prime, Premium, Sebek, co ty gadasz, 12 kart, 6 zł, 3 rzadkie, no to zobaczymy, może tutaj coś fajnego wypadnie, jestem ciekawy, co będzie w tej paczce z tym z Champions League. Dobra, jedziemy dalej i co tutaj już, nie ma nic. Walcott, 87 tempa, no szybki gościu jesteś, zobaczymy, oczywiście zawodnik Evertonu, zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego jest. Dobra, to lećmy teraz z ostatnią, czwartą paczką i mam nadzieję, że tam coś fajnego będzie. No i dobra, przyszedł czas, żeby otworzyć tą paczkę Champions League, która naprawdę wygląda bardzo fajnie. 12 kart, 12 zł i 3 rzadkie, więc mam nadzieję, że tu będzie jakiś boom, bo byłoby całkiem sympatycznie, więc lecimy. Ostatnia paczka za to, że wygrałem ogólnie karne i jedziemy. I mam nadzieję, że tu coś będzie fajnego. Co jest? No dobra, ja nie mam szczęścia do paczek, chociaż raz jak otwierałem, to nawet fajne rzeczy mi wypadały, ale tutaj no niestety nie miałem szczęścia i zobaczmy, jaki tu fajny Japończyk jest. I to, i tamto. No dobra, Tevez, Bruno i w sumie... No dobra, ale fajnie, że tutaj widzę, są piłkarze z, tutaj mamy Schalke z ligi niemieckiej, bo robię sobie te wyzwania, więc na pewno mi się tutaj przyda. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Jeżeli chcecie więcej karnych challenge, to piszcie w komentarzu, jaki ma być kolejny mecz. No i oczywiście będę grał wtedy drużyną, która gra na wyjeździe, bo tak sobie już wymyśliłem. I jeżeli chcecie, żeby otwierał paczki z FIFA, no to też zostawcie łapkę w górę, a możecie też napisać, czy mam otwierać paczki z FIFA, czy normalne paczki, te co zawsze otwierałem. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia. No i zostawcie łapkę w górę dla oczywiście reprezentacji Polski, a ja obstawiam wynik 3-0 dla Polski. A jaki wy o wynik obstawiacie, to napiszcie też w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i pa pa!